Policja, stój, bo strzela! A cię pierdolę, coś tu strzela. Nie wypał? Na ziemię! Co jest? Panowie? Ja mam pretensje tylko do tego, tego i tego, co mnie kółkami układali. Do pozostałych nie. O co kaman w ogóle? Panowie, jesteście dżentelmenami? Ty widziałeś kiedyś w policji dżentelmenów? Placko, jak mnie wkurwisz, wypuszczam chłopaków i dokończą dzieła. Mówisz, jak było. Ja kiedyś byłem zastępcą komendanta Straży Miejskiej. A do komendanta ktoś wysłał moje intymne zdjęcia. Ja na tych zdjęciach nie byłem z kobietą, tylko z mężczyzną, jak sobie robimy laskę. A że to było nietolerowane, kazali mi się zwolnić. Wtedy faktycznie miałem orientację promęską. Teraz odwrotnie, bzykam się tylko z kobietami. Ci panowie, co mnie bili, są z okresu męskiego. Powiedziałem w środowisku, że jeden z nich mi laskę urągił. On się wzburzył, poszedł do kolegów i powiedział, że ja rozpowiadam nieprawdę. I przyszli do mnie, żebym się wycofał. Patrzę, a ci, co najbardziej krzyczą, to tak. Ten mi robił ze 30 razy lach. Tego to z 15 razy w dupę ruchałem. No i tak w zasadzie nie ma ani jednego, który by czegoś ze mną nie miał. No, takie środowisko. To mówię. Ty mi robiłeś lachę, ciebie ruchałem. Nadal mam coś prostować? To wyciągnęli gazówki. No ja wyciągnąłem swoją i zaczęliśmy się strzelać. Ciebie ruchałem w dupę, ty mi robiłeś laskę. Którego ruchałeś w dupę? Tego, tego, tego i tego. Który ci robi laskę? Ten, 30, 9, ten i ten. 00 do 39.